puławskiej tradycji już na stałe zapisały się koncerty znanych artystów na rzecz działającego w naszym mieście hospicjum imienia świętej matki Teresy z Kalkuty. W maju bieżącego roku w wydarzeniu, z którego dochód został przeznaczony dla hospicjum w Puławach, wystąpiła znana aktorka Hanna Śleszyńska. Kolejna okazja, aby wspomóc instytucję, a jednocześnie wziąć udział w interesującym wydarzeniu kulturalnym, nadarzy się jesienią. 6 października na scenie Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika w koncercie Muniek i Przyjaciele na żywo i akustycznie zaprezentuje się Muniek Staszczyk, wokalista zespołu T Love. Hospicjum od wielu lat w ramach takiej ogólnopolskiej akcji Hospicjum to też życie. To nazwa tej akcji bardzo nam się podoba i w jej ramach co roku odbywa się koncert i jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że tak wielu artystów dużego formatu przyjeżdża do Puław, koncertuje na rzecz naszego hospicjum. Też mamy stałych odbiorców tych koncertów i tak ja jak wychodzę tam na scenę, żeby powiedzieć kilka słów, to jest taki miły moment, bo widzę wciąż tych samych ludzi, takich przyjaciół, którzy zawsze z nami są. Ale w tym roku mamy nadzieję, że będzie tych ludzi jeszcze więcej, że sprzedamy całą salę biletowaną i bo w tym roku Muniek Staszczyk i Przyjaciele. Już 6 października w Domu Chemika, który jest też zawsze gościnny dla nas i współorganizuje z nami te koncerty, odbędzie się przepiękny koncert, koncert charytatywny. Więc pieniądze, które tam zostaną wydane, zasilą kasę naszego hospicjum, a my zawsze zgodnie ze statutem zarobione pieniądze przeznaczamy na bieżące działanie hospicjum. Mamy 16-łóżkowy oddział stacjonarny i aktualnie ponad 150 pacjentów na terenie całego powiatu puławskiego, do których dojeżdża hospicjum domowe. Więc środki, które są nam potrzebne, są duże, bo co roku do funkcjonowania hospicjum dokładamy 1 000 000 zł. Więc no oczywiście ogromna część jest z 1%, w tej chwili już 1,5%. No i wiemy, że znowu przekroczyliśmy nasz rekord, dlatego że już mamy 670 tysięcy z 1%, a jeszcze nie są to ostatnie kwoty, które wpłyną na nasze konto. No ale pozostała część, poza tym 1%, no to są właśnie te wszystkie nasze akcje, w których ludzie uczestniczą, wspierają hospicjum, są z nami i oprócz takiej wartości finansowej, która jest niezbędna, no to właśnie te takie spotkania też bardzo nam pomagają funkcjonować, kiedy wiemy, że otacza nas tak wielu przyjaciół. Choć do koncertu zostały jeszcze niemal 3 miesiące, bilety na to wydarzenie można już nabywać w siedzibie hospicjum w godzinach od 9 do 16. Cegiełki są sprzedawane w cenie 130 bądź 150 zł, w zależności czy dana osoba wybierze balkon, czy też parter w sali widowiskowej Domu Chemika. Dochód z koncertu charytatywnego zostanie w całości przeznaczony na rzecz hospicjum.